Cześć oficjalnie teraz. Dzień dobry wszystkim. I moje pierwsze pytanie, czy jest osoba na Zoomie, której wczoraj złapało GPP-CAT? Bo ktoś wczoraj na sesji mówił, pamiętacie na mojej sesji? I pytałem, że komuś złapało GPP-CAT i szukam tej osoby, bo jest część osób, której nie złapało, a część osób jest, którą złapało. I zastanawiam się, z czego to, w tym mi, i zastanawiam się, z czego to po prostu wynika. A, dobra, udostępnij ekran. Jakby nie chcę roztrząsać sytuacji, ale to jest ciekawe, że edukatorowi złapało. I nie wiem, co tam się zadziało, bo nieraz jest takie manipulacje przez tych. Ale tak tylko nawiasem mówiąc, że z testu właśnie z jakby po prostu sam z Grow Up Trade Center EURUSD rzeczywiście wybiło take profit zamierzony. 1-1 wczoraj akurat można było też zrealizować. No i zacznijmy trochę od po prostu przeglądu. NZD-CAD, który też z testu idzie, bo ja mam sobie pozaznaczone. No to gdzieś tam się buja. Jeszcze. Po prostu, jak ja patrzę na takie pary, jak ja mam po prostu handlować to wiecie co, to mi się po prostu nie chce, nie? Jak tak patrzę, nie? Jezus, ja nie wiem, gdzie tu zarobić pieniądze, nie? Ile to zrobili przez... Ile tu jest? Przez... Tu za 30 pipsami byśmy czekali, nie wiem. Kosmos. Także są pary, które po prostu są nie do handlu. Dobra, ale zróbmy euro out, bo euro out też ciekawa sytuacja, bo przyszedł mi przed chwilą alarm, że właśnie wybiło take profit 1, ale no, wylecieli i tutaj fajnie się po prostu realizuje na tym, na zysku. I teraz nie, z ciekawości zapytam was, kto wczoraj skorzystał z wejścia od Michała? Ponieważ tu ja dołożyłem troszeczkę, bo Michał gdzieś tu miał FIBO, ja dokładnie nie pamiętam gdzie, ale gdzieś miał tu FIBO, coś mu tu brakło, poszli, ale tutaj wrócili i pytanie, czy ktoś z was jest w zleceniu od Michała? Jak, jeśli ktoś jest w zleceniu od Michała, muszę z ciekawości do Michała napisać. Także zaraz sobie to będziemy gotowe, ok. Michał, gdzie ty tu jesteś, Michał? Siema, jak chcesz to wejdź chwilę na ten, na sesję, o 15 będziemy już robili kolejne spotkania, ale skocz na parę minut jak masz czas, bo chcę o Euroaudzie z tobą pogadać. Dobra. Na spokojnie sobie tu buźka wezmę, bo to jest na lajcie, to nie jest taka wiecie, sesja gdzie trzeba się spinać. Dobra, Euroaud jest ciekawostka taka, że ja byłem tu akurat od Michała. Poszli, wrócili. Wczoraj miałem dobre przeczucie, bo właśnie przyszedł alarm kolejny. Wczoraj miałem dobre przeczucie, żeby to zrealizować. Zrealizowałem to snajper i wrócili, ale zupełnie o tym po prostu zapomniałem. Także potencjał tu śmiało mają jeszcze do 1,638, ale już jesteśmy za wysoko, żeby to kupować. Natomiast Euro GPY mnie bardzo interesuje. Czy dają potwierdzenia? Dają potwierdzenia. A, także wczoraj od sesji. Gdyby ktoś po prostu to handlował, to raz można było zgarnąć profit. Tutaj tam nie było dużo, ale 1,4 było wczoraj na sesji. Po czym ja sobie wszedłem. Jeszcze raz. 1 do 8. Tak. Po tym, jak ktoś by nie zgarnął, to wyleciałby na BA albo na stop lossa. I w tym momencie po prostu rynek wraca. Także jest. Widzicie, na jednej parze można po prostu w ciągu niewielkiego czasu, jeżeli jest dobra płynność, po prostu zarobić. I teraz patrzmy, co tutaj się zadziało. Mamy zmianę charakteru, przełamanie. Wiem, że jesteśmy bardzo wysoko, bo jesteśmy na poziomie 8,82 FIBO z dużego interwału. Tak, pokażmy to z D1, żebyście to widzieli. Jak są pytania gdzieś w tle, czyli ja tutaj mówię o tym całym ruchu i nadal tu jest 8,82, ale widzę, że po prostu na D1 jest tutaj ciśnienie z powrotem na górę. Ciśnienie jest na górę z powrotem. Stestowali dniówkę przedostatnią, czyli z poniedziałku tak naprawdę widzę, stestowali dniówkę. No i to, co mówi książka Day Trading, fajnie on tu pisze, po prostu zaczyna mi się podobać. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba, to że w tych książkach używają rzeczywiście słowa gram, 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 gram. Nie? Dobra, i tutaj teraz jeśli chodzi o Euro GPY, no to tutaj
Powiem wam, że może być po prostu bardzo fajna, ciekawa sytuacja do handlu, bo jest niższy szczyt na tym samym poziomie w zasadzie. Jest zmiana charakteru, także gdzieś to po systemie tu jest. RSI jest bardzo wysoko na M1C. Tak? Także tu jakby ktoś chciał po prostu się tym zaopiekować tradem, to tu na 882 mamy po prostu wejście na pierwszy strzał w tym momencie. Dużo nie brakuje. Na małym stop lossie, tak, na małym stop lossie powiedzmy, że gdzieś to mogą zmanipulować, no to ten potencjał po prostu, o, nie to, cofnij, ten potencjał tutaj do pierwszego 1 do 1, tutaj to jest szansa, żeby to zrobili spokojnie i tutaj jest do 1-3 możliwy target. Potencjał mają w dół, jedyne co po prostu troszeczkę, co troszeczkę mnie powstrzymuje, to, że u góry mam taką wyższą strefę, gdzie chciałbym, żeby tą strefę doszli, no ale to jeszcze troszeczkę tu wymaga czasu i mogą do tej strefy wjechać, także ja sobie tu alarm ustawię na końcu strefy jeszcze i mam tu praktycznie na początku, jak widzicie, o tu alarm, ja go sobie tutaj zostawię. Warto sobie to po prostu obserwować, jeżeli by to nie wytrzymało w tym momencie z 8,82 na małym interwale, a mogą to chcieć zmanipulować, a no to zobaczmy na 15 sekundówkę, co tutaj się dzieje. Coś tu zaczynają po prostu tworzyć. Dla chętnych, kto chce, no to jest po prostu gdzieś tam 882 poziom bez licha snajper. No w tym momencie odjechało tam 3 pipsy. Ale potencjał GPGPY w dół ma dosyć długą drogę. Długą drogę. Tak, jakbyśmy po prostu chcieli, tak naprawdę, notabene, jakby to komuś się fajnie po prostu udało złapać i przetrzymać. Tak, to. Bardzo fajnie to po prostu do tego miejsca. Ło. RR ładne. RR ładne. Euro USD jeszcze wrócę do wczoraj, czyli to, co jest Grow Up Trade Center, zostało zrealizowane. Tak, czyli tutaj na tym ruchu jest to po prostu zrealizowane. Na minutówce, na trójce zobaczmy to, żeby było lepiej widać. A ja mam pozycję jeszcze w górze ustawioną, także czekam z powrotem na wzrosty na Euro USD. Bo też obstawiam, że złoto też pójdzie po prostu w górę, dlatego Edka myślę, że też pociągnie, bo widzę, że tak chodzą parami. Nie wiem, czy to zauważyliście, czy nie, ale są zsynchronizowane, dlatego Edka nie handluje, choć Edka lubię handlować, bo Edka nawet jestem w stanie handlować na 5-6 pipsów stop lossa. Także to jest fajna para, tylko wiadomo, że trzeba się przygotować do tego, iż więcej stop lossów może być, nie? Dobra, jaka tu jest cena na ten? Na USDGPY w tym momencie. On tutaj odjechało, bo mi alarm piszczał, ale byłem u lekarza. I tym knotem zabrali, bo 898. No, snajper wejście jest, no. 898. Bo generalnie chciałem tutaj na to właśnie wchodzić, podejmować USDGPY na wzrosty. A target po prostu spokojnie tutaj do 159 po prostu spokojnie mają, żeby doprowadzili tą cenę. Także tutaj przypilnujcie sobie to. Jeżeli rynek wróci, to tu w tym obszarze, jeśli chodzi o Euro USD, USD JPY, w tym obszarze śmiało tutaj po prostu można szukać wzrostu z powrotem. Bo mamy nowy szczyt, nowy szczyt, nowy szczyt i uważam, że tą cenę spokojnie po prostu rynek doprowadzi do tego miejsca. Bo czemu by nie? Tak, a dolar jest od jena dużo mocniejszy, więc jak najbardziej. No tu jest idealne po prostu sniper entry, ale mówię, to akurat nie handlowałem, ale sobie pamiętajcie, że jeżeli ktoś by chciał się po prostu na to, jeżeli by wrócili, bo lubią wrócić, wybić break-eveny, tak, mimo że to odjechało tak naprawdę już tu 30 pipsów od miejsca zainteresowania jego, ale jeżeli by tu pod przerywaną linię tu podeszli w tą strefę pod 1,5680, no to jest po prostu, uważam, że fajny potencjał, tak, z niewielkim dosyć stoplosem. A strefa jest dosyć duża, a tak, gdyby tutaj pojechali, albo byście to po drodze znaleźli, uważam, że tu spokojnie ten trade jest w stanie zrobić 260 pipsów na wzrost, tak. Także tutaj sobie ustawmy pozycję. Jeżeli ktoś chce, to mówię, to może po prostu to zaobserwować, bo szkoda, że po prostu nie byłem tu przy komputerze. 1 do 3 tu po prostu spokojnie będzie. Jaki tu stop loss wychodzi? Tu w tym momencie za duży jest stop loss. Takiego dużego z tego interwału nie potrzebujemy.
O, ale 46 pipsów dosyć byłby, myślę, że tu ok. Nie? Jakby wrócili z powrotem, a mówię, to był początek strefy, bo patrzę po prostu to, co tutaj jest akurat na mniejszym interwale, wam pokażę. Tutaj jest taki jakby order bloczek mały i tu myślę, że to mogliby tu po prostu stestować i pójść z powrotem na wzrosty. Pytanie, czy po prostu za korekcją, nie? Bo potencjał śmiało, tu mówię, jest do 250 pipsów, to na USD JPY jest, nie? Spoko. Dobra, zobaczę jeszcze tego NZDKD, bo aż mi się marzy wejść na break-even. Niech tylko dojadą mi tutaj do tego, to po prostu wychodzę z tego, bo mnie po prostu to denerwuje osobiście. Choć może po prostu mogą mieć tu potencjał, a wpakowałem się to po prostu tylko i wyłącznie z testu. I żeby po prostu gdzieś tu wyjechali. Ja miałem akurat lepsze wejście, bo miałem trochę entry, mam... Entry mam tu lekko pod alarmem, jeśli chodzi o mnie. Potencjał oczywiście mają na tym NZDK w dół, także jest to realne, żeby to zaprofitowało. GBP CAD, no to pytałem was na początku, czy jest ktoś, kto po prostu z tego skorzystał, bo wczoraj na sesji ktoś mówił, że ktoś wszedł w ten trade. Tak, ja też po prostu go odpaliłem, a niektórych właśnie nie zabrało i zastanawiałem się, z czego to po prostu wynika. Gdzie ja po prostu rynek... 1,66 powiedzmy zrobił, gdy padła komunikacja, że po prostu zamykamy. I para, która mnie ciekawi, mam zapisane tu, która jest po prostu w bazie mojej zainteresowania w tym momencie. Okej, dobra. I tutaj coś na sesji też żeśmy rysowali, ale rynek tu nie wjechał, nie zabrał. Tego. Dobra, to skasujemy te hieroglify i poślij TP zrealizować. Natomiast tutaj pytanie, co po prostu mogłoby się tu zadziać? Co by się tu mogło zadziać? Dobra, M5 wygląda w ten sposób, jest cały czas spadkowa, ale zobaczmy teraz na 15 sekundówce, cóż to się dzieje. Jeżeli miałbym to rozgrywać, tak, i miałbym to rozgrywać i dlatego o tym wam mówię. Pozycja długa. Jeśli by rynek wam tutaj wrócił, tak, podkreślę, jeśli by tu wrócił, to tutaj spokojnie z małym stop lossem rzędu. Dziesięciu pipsów. Dobrze mówię? 1, 2, 7, 28, 1, 2, 7, 39, no rzędu 10 pipsów. Spokojnie bym to targetował do poziomu tutaj, do tego szczytu, ponieważ mamy cały czas po prostu silny trend trendowy. Wybili tu liquidity, tak? Jest po prostu jazda w górę, także uważam, że że na 15 sekundówce, jeżeli by tutaj po prostu zeszli, to z powrotem pięknie na kontynuację, tak? A tu potem jeszcze drugie wejście jest, ale to już po prostu zostawmy, to jest nowy szczyt i teoretycznie z tego, którego wyszedł nowy szczyt impulsu, no to tutaj w strefie tak, 882 a low jest po prostu reakcja. Także jeżeli ktoś by GP USD chciał przypilnować, to poziom 1,27,393 jest jak najbardziej po prostu do handlu. I co, Adrian, czujesz, że wejdą te trady? Co? Marek, na lunchu jesteś? Nie, nie, na samolot czekam. O, gdzie tam lecisz? Do domu. Boże ciało jest chyba. Na procesję trzeba iść. A gdzie byłeś? W robocie. Myślałem, że na wakacjach. Dobra. Teraz przejdziemy tutaj. W Chorwacji się nie chwali. Robota. Pod palmami leży, książki czyta, trady puszcza, tak, i tak, w robocie. Tak, tak, tak to wygląda. Tak no to już wygląda. Akurat. Kasę liczy, nie? To są te przekonania właśnie. Dobra, GPUSD, ja tu sobie sklonuję tą pozycję, klonuj, żebyśmy tu za mocno się nie rozjeżdżali. Ja sobie tu sklonuję i przejdę na mniejszy interwał. GPUSD coś tu powoli męczy, daje jakieś oznaki, ale zbierają po to, myślę, żeby w końcu spaść, tak? Czego oznaki mamy? Także wczoraj jakby tradzik ten, który był, no to nie wiem, czy tu 1-1 już pociągnął, czy nie pociągnął, ale zobaczmy z ciekawości, bo to było też wczoraj na sesji. Nie wiem, czy to było na spreadach, czy nie, ale 1 do 1 jeszcze to nie zrobiło, w każdym razie. Zresetuj wykres.
na M3 pokażę, żeby gdzieś to nie było za gęsto. No to tutaj powiedzmy, że też wczoraj ta sesja w miarę udana była, bym powiedział, bo złoto pięknie dało. Euro GPY też. GBP CAD też żeśmy na żywo tak naprawdę. Gdzieś tam, no to w tym momencie no są powiedzmy pips w proficie po powrocie, bo i dali, i wrócili, i dali, i wrócili, i dali, i wrócili. Także w tym momencie jesteśmy nadal w miejscu entry. Takie dobre entry, jeżeli po prostu by się okazało, ale nie wiem, czy wrócą, bo tu jest liquidity do zebrania, po prostu są te szczyty. Może tu pycną jeszcze to i jakby ktoś po prostu na to polował, jeżeli ktoś nie jest w tradzie, to można tu ustawić się z powrotem na 200, 500, powiedzmy 60. Jeżeli komuś to w tym momencie ucieka, to nie gońcie, ale to już tam jak to sobie życzy, bo nie lubię potem patrzeć na screeny, które są gonione. Natomiast tutaj jeden, natomiast 200, 666. Tu potencjalnie z M3 to widzę. Jeszcze zobaczę sobie na M1. Na M1 też ma to sens. Jeszcze 15 sekundówkę sobie rzucę. Muszę się bardziej przyjrzeć, bo mi coś tu fira na mnie, że ona podniosła do góry. Słabo ekran widzę. No, no, ma to sens jak najbardziej. 200, 666 można to śmiało po prostu tam pilnować, bo myślę, że będą chcieli to jeszcze skubnąć, ale dla mnie lepiej, żeby w dół już pojechali, bo nie zebrałem nic na razie z tego, bo liczę na dużego trade'a. Także ja z tego nie Złoto już rzucam. omawialiście, czy jeszcze, nie wiem, bo się 40 sekund spóźniłem. Jeszcze raz powtórz, proszę. Złoto już omawialiście, czy jeszcze nie? Nie. Złota nie omawiałem. Omawiałem po prostu NZD CAD-a. Macha się Jasne, powiedzmy to widziałem, no, resztę lekko widziałem. na minusie Euro GPY. Tak samo po prostu z 882 jest po prostu jakby. W tym momencie po prostu no trade dzisiaj jest powiedzmy tak jakby ktoś wszedł oczywiście 3 pipsy gdzieś tam po prostu no ze stratą by ktoś w tym momencie wszedł, ale można sobie poczekać, bo myślę, że jeszcze testują. Jest GPGPY, EURGPY z tym samym parą, tak? Z jenem, także na to po prostu też zwróćcie uwagę. GPBUSD, USD, no to wam powiedziałem, EURUSD gdzieś tam się obraca na longa, także o, może jeszcze EURUSD. Gdzieś się obraca na longa. Także coś tu po prostu tworzą. Zobaczymy, czy wypną tu szczyt. Jakby wypchnęli tu szczyt i wrócili, to też powiedzmy pierwotnie po prostu można dalej po prostu longa ciągnąć, bo widzę ewidentny brak po prostu na spadku. Tak. Tworzą oczywiście po systemie tu ładnie reagują, bo tak, ten trade to już po prostu mi tu wisi i wisi. Tu od tego miejsca, no to 1-3 bez licha po prostu dali. A tu z testu, jeżeli ktoś po prostu to na prywatnym rachunku testował, to TP zostało wybite 2,39. Tak, oczywiście był komunikat, zamykamy przy 1-1. Któryś z edukatorów tam po prostu zwyczajnie wczoraj kazał to zamykać. Natomiast jeszcze USD CAD zobaczę, bo tu widzę, że mam te zaznaczone. USD CAD. Tutaj widzimy, tu brakło, po czym poszli 5,24, jeżeli by zabrali buy limita. Tu brakło, żeby zabrali po prostu sell limita, także tutaj brak szczęścia ewidentne. Natomiast myślę, że akurat to śmiało bym mógł rzec, że po prostu jest bardzo ważne. Także to przestawię tu, żebym wiedział, że to jest po prostu, albo inaczej, cofnij. Muszę sobie to sklonować, bo nie będę wiedział, co z czego by po prostu było. Klonuj. Jak dla mnie ten trade po prostu jest z powrotem po prostu taki adekwatny do handlu. I tu śmiało można było po prostu to entry lekko nawet podnieść, ale przynajmniej po prostu pilnować to wcześniej, żeby po prostu zabrało, bo może tu braknąć, czyli alarm sobie gdzieś tu trzeba po prostu ustawić wcześniej, bo USDCAD myślę, że bym chciał zahandlować akurat, bo na tym złocie widzę, że na razie tak ten handel jest taki, jaki jest. Trzeba zaakceptować to. Handel jest piękny, lecz czasem po prostu brakuje szczęścia. Dobra, niech się przyjdzie tu na Golda. I przechodzę, mam czas do godziny 15, także zobaczymy, może coś po prostu się złapi. Do 14:30 trzeba już po prostu przeczekać. Wczoraj widzimy, nie? Dobra, w ogóle to tak. Ta pozycja, co to jest? Pozycja 2-3-3-2.
To ja już byłem w handlu. Ja to usuwam, bo mi to już po prostu będzie tylko przeszkadzać. Będę się zastanawiał, co to jest. Trochę porządku tu porobimy. Tu jest trade, który według mnie nadal czeka. Tak? Tu jest trade, który nadal czeka, czyli go sobie tu przestawię tu. 2, 3, 3, 7 złoto będę chciał po prostu wchodzić. Najwyżej mnie rozjadą, a mają do tego powody na razie, bo brakuje siły i te 2012 tu alarm mam ustawione. Jest namacalne, ale zobaczymy po prostu, co zrobią. Tu usunę sobie FIBO. Te pozycje już usunę, albo nie, bo jeszcze nie wpisałem chyba ich do dziennika. Bo miałem tu stop lossy i take profity, także muszę to wpisać i break eveny. A ja osobiście, no co, przykro powiedzieć, ale wczoraj ten poziom 2362 jeszcze po prostu gdzieś tam handlowałem. Tutaj handlowałem na sesji. Dwa tam bodajże, nie wiem, 161 miałem albo 2,12 jakoś tak. Zresztą podejrzewam, mam po ciekawości powiem. Miałem tutaj 2362,12. Ustawiłem SL-a na 2362. No i teoretycznie nawet w plecy jestem na tej transakcji, mimo że na BM-ie wyrzucili 185 dolarów, ale zapłaciłem swopa 275 dolarów i 500 opłaty, bo miałem to lotem 50.0. Tak więc ja nawet jestem na minusie, a niektórzy widzicie zarobili, nie? Dlaczego? Dlatego, że Gmachowski po prostu zwyczajnie tego zysku tu nie zrealizował, bo przestawiłem na break-even i niestety mnie wybiło. Po czym uderzyło w profit, który rzeczywiście chciałem realizować. I trzymać, bo chciałem trzymać do 2,43. Tak, minimum. Nawet do 2,37. I po czym poszli 240 pipsów, a wyrzucili mnie tutaj o godzinie na tym knocie, czyli godzina to musiała być 5 gdzieś około rano. Historia, o której mnie wyrzucili. No. O nie, o 1,06 mnie wyrzucili. O 1,06, czyli to jest tu, czyli w nocy już mnie wyrzucili. Tu może by mi się jeszcze udało. A tu być może mnie wyrzucili na spreadzie, nie? Także ja po prostu z tego tradu nie mam nic, nawet troszeczkę straty, ale jest break even to break even. U mnie przynajmniej tak zapiszę. Niektórzy tam widziałem, że zrealizowali zyski. Wiktor 70 pipsów, też go tam wybili i tak dalej. Także po prostu no, coś tu się klaruje. Jeżeli miałbym patrzeć tak obiektywnie na to, tak, muszę poczekać w tym momencie 10 minut do 2000 do 14:30, zobaczyć, co po prostu oni zwyczajnie zrobią. Chociaż na M15 zaczyna mi się to troszeczkę podobać. I ten trade 2337, no bym chciał wytrzymać, ale tu na 2340 na razie bym tradu nie podejmował, bo jestem przed wydarzeniami. Mogą po prostu pójść szybko na longa, a mogą szybko pójść w stop loss. To może być bez sensu, także cierpliwość mi podpowiada, Łukasz, poczekaj. Także ja tutaj po prostu zwyczajnie czekam do 2337. Minutówkę sobie zobaczmy. No, bo tą konsolidację myślę, że oni będą chcieli pyknąć, będą zjeść chcieli. A tutaj do roboty mają do zgarnięcia ten łup. Łup spory tu jest. Łup jest spory. Także tutaj chociażby te 2337 mamy tu w tym miejscu. Tak, 2337. A potem, no to będę już po prostu 2, 3, 2, 5 chciał po prostu też obserwować. Także jeśli chodzi Proszę, o. na co patrzysz tam na tym 2337? Na ten gap, Patrzę który tam jesteś? najpierw Na... płynności nazbierane, tylko to jest taki już trade A. ślizgi, z tego względu, że mnie tu po prostu nie zabrali, nie? O 7 pipsów i chciałem po prostu z lądem wtedy jechać, nie? Także tu jest w tym momencie ten 2, 3, 3, 7 Rozumiem. ślizgi. Ja akurat zaryzykuję, bo mi to tam wiesz. Stop loss mi nie zrobi różnicy, że tak powiem. Natomiast. Poszli pierwsze w górę, mi nie zabrali tego po prostu, nie? No to dlatego mówię, że ślizgi. Dlatego, że generalnie powiedzmy, że na złocie mogę przyjąć tolerancji powiedzmy 10 pipsów, no to uważam, że on jest zrealizowany po prostu. Tak? Ale patrząc po prostu z jakiego ruchu wyszły nowe szczyty i tak dalej, dlatego to po prostu to utrzymuje. Choć jedynie co mi się nie podoba, to nie podoba mi się to tu, że pod 2,37 chociaż stop loss, nie wystarczy mi nawet, nie wystarczy. Mają tu po prostu sporo do zebrania. Także potem, jak mi 2,337 nie wytrzyma, to będę szukał w przedziale 2,325, a 2,320
longa, a potencjał nawet mają do 2012, tak? Bo to jest ruch, tam 2308, co pamiętacie, co wyszło w ogóle ATH. Także mogli po prostu by zarespektować tu i z powrotem wrócić pod 2411, podomykać to, co trzeba i dopiero jechać dół. Ale pytanie, czy mają siłę na to, czy nie będą chcieli po prostu skoczyć pod 2300, 2312, 2320, nabrać siły i dopiero po prostu zwyczajnie jechać. Przed wydarzeniami, o ile są jakieś wydarzenia, bo akurat do tego nie zacząłem, 14:30 wygląda na to, że jest po prostu tutaj czysto, lecz i tak zawsze o 14:30 jakieś te ruchy impulsywne są. I teraz co do wydarzeń. Jutro będzie ciekawy dzień, także jutro będę po prostu tutaj bacznie przy wykresie. 14:30 zdeklarowani wstępni bezrobotni i PKB, także jutro uważajcie. 17:00 zapasy ropy naftowej, zazwyczaj jest spokojnie, choć ostatnio chyba troszeczkę była po prostu jazda, nie? Także fajnie po prostu jest sobie po prostu jutro zwrócić uwagę, bo można złapać na wydarzeniach, po wydarzeniach może tak. Bardzo fajny po prostu trajdzik. Dzisiaj mamy co? Środę 29. No to dzisiaj tu po prostu nic za dużo nie ma. Aczkolwiek 14:30 zawsze rynek się budzi, bo jak wchodzą nowojorczycy, to zawsze się robi ciekawie. A jakiś tam pogląd na to mam. I jutro mówię, zdeklarowani PKB, ropa, a w piątek będzie jakiś indeks cen wydatków konsumpcyjnych na trzy gwiazdki. Pierun wie, co to jest, nie wiem, bo się tym nie interesowałem. Natomiast w przyszłym tygodniu będzie NFP. Także pamiętajcie, że będzie pierwszy piątek miesiąca w przyszłym tygodniu. No to tam po prostu już na pewno będzie harpagańsko. Dobra, wracamy do złota, żeby to po prostu nam tu nie uciekło, ale trzeba poczekać. No. Dużo nie brakuje, ale jeszcze brakuje. Ja 2337 podejmuję sobie tutaj jakby ryzyko i na pewno po prostu będę wchodził, aczkolwiek sobie wyczekam, nie? Mam nadzieję, że mi nie odjadą. Czy są jakieś pytania? Czy są jakieś pytania? Ja mam, ale muszę wrócić najpierw do wykresu i zobaczyć to miejsce, które odkryć. Spoko. Spoko, spoko. No to śmiało pytajcie. Ja i tak muszę poczekać chwilę, także to, co chciałem wam powiedzieć, to po prostu powiedziałem. Jak są pytania, to po prostu pytajcie. Jak jakąś parę, to mogę też włączyć. Ja muszę zobaczyć swój dziennik, czy pouzupełniałem. Ale chyba nie uzupełniłem, muszę to nadrobić dzisiaj, bo... Niechże poczekają, niechże poczekają z tymi wzrostami. Co? Mam sesję jak coś. A co tam? Co nie widziałeś? Pokaż pieska. Chodź, ojejku, jak ty ładna jesteś, chodź. No, widzicie, jakiego mam pieska ładnego? Widziałeś, że tak mądrego pieska nie widziała. Ale tu ładnie pachniesz, ale cię wystrzygni, co? Kupca się zrobiła. Jak wygląda, co? No, kupca się zrobiła. Licznie. Dobra, uciekajcie, bo mam sesję. Uciekajcie, bo mam sesję. Łukasz, a możesz doprecyzować, dlaczego akurat ten poziom 2, 3, 3, 7 chcesz handlować na longa? Bo mam tam pokrycie. Ja mam to samo, ja mam to samo pytanie, Łukasz, bo tam patrząc na wykres... No. Sorry, Asiu, dawaj. No dobra, dawaj, dawaj. Ja już, bym, na wykres, tak, tam... ja już bym na longa wchodził, gdybym zwyczajnie po prostu miał godzinę już moją, 14:31, 32, to już bym wchodził. Dlatego, że raz miałem już tu wybicie, wypompowanie do zera. Tak, jest konsolidacja, którą po prostu zwyczajnie wybili, ale tu po prostu zdjęli to, co jest nazbierane. I tu robią nowy szczycik, także ja poczekam tu po prostu, może się okaże, że wejdę 2, 3, 3, 8. Tylko chcę już przeczekać Ja po to prostu. też.
Godzina. Ja to też widzę, natomiast tam patrząc na gapy na S15, jak masz, to ostatni gap przed dołkiem, przed tym minimum, które tam jest na 2025, 2325, masz na poziomie 2326, nie? Ostatni gap. Teraz pytanie, czemu nie tam, a tutaj na 2337? Dlatego, że 2337 a 2325 to jest 120 pipsów różnicy, to jestem w stanie tu złapać i tu złapać. Jest spora, nie? Strefa. No jest. No wiesz, ja nie patrzę dzisiaj na złote trady już tak mocno, ale jakiś potencjał 1-2 po prostu jestem w stanie złapać, nie? Nie jest to duża strefa, bo nie jest duża, ale 120 pipsów różnicy, by to wyczekać, trochę jest, nie? Dobra. Ciekawie nam się zrobiło, bo mamy ten, nie? Bo mamy na dniowych, nie, godziny, ale na dniowych też. Na dniówce nam przebiło wczorajszą dniową w dół, nie? Plus tam gdzieś zawróciło lekko, ale weeka mamy już poniżej weeka wczorajszego, więc minimum dzisiejsze mamy poniżej minimum wczorajszego. Tak, To wiem. więcej dzisiejsza, to więcej dzisiejsza jest obejmująca wczorajszą dniówkę. Nie, to jakby jeżeli to się zamknie tak, to co? Widzisz to, że to jest jakby potwierdzenie dalszych spadków? Tak by mogło być, nie? Wiesz, jak polecą w dół, to polecą, nie? Ale No. delikatnie poziom, wiesz, jakbyś sobie zobaczył H4, Tak. tak, to widzisz, to jest po prostu jeden wick, ale tutaj jest jeszcze jeden wick, taki świeca, która po prostu była jakby wybijająca wszystko, z której po prostu poszedł nowy szczyt, to jest ta. I ten poziom 2337, tu też po prostu jak na H4 zobaczysz, ta świeca taka Tam jest objęcia, tak. ona jest tu delikatnie po prostu do szmernięcia. Nie? Tak, tego gapa też widziałem. No. No, także jest tu do pokrycia. Także jeszcze. Tam na różnych timeframe'ach jest do 15 sekund, jak dobrze pamiętam, jest ten gap na ten Tak. 2237, nie? Jest na piątce, jest na 15, jest na 15 sekund, także jest tego dużo tam. No. Także robią coś po Dobra. prostu w dobrym miejscu, co po prostu mi się podoba. Tyry, minutkę jeszcze. Czyli generalnie rzeźbią teraz, bo zrobili nowy szczyt. Jak gdyby podwójny No. dołek gdzieś jest, tylko Ale dobrze, pytanie. bo wiesz, to co tu było, widzisz, to pozbierali, nie? Pozbierali. No zobaczymy, co pojadą, nie? Bo to jest kwestia teraz, wiesz, co zrobią o 14:30, bo mogą przyspieszyć w dół, mogą to rozjeżdżać dalej. Na kontynuację już się po prostu robią magiczne ruchy. A cierpliwość nam płaci, pamiętajcie. Dół jest wybity. Tu pokonsolidowali, to wybili. Jest nowy szczyt, także tutaj znając życie, bo lubią wybić jeszcze break-eveny, to te 2337 jest po prostu tak, bo niektórzy już są załadowani, nie? 14:30. Ja tam ustawiać nie muszę, bo akurat 2337 mam ustawione nadal, bo wczoraj byli daleko. Zobaczymy, co zrobię. Tradycyjnie pojadą bez nas. Grunt analizę jest Asia jutro. pół szklanki pustej widzi, tak? Grunt, że jest analiza słuszna. To, że pojadą bez nas, to pamiętajcie, że to jest jak z autobusem i pociągiem. Jeden przyjeżdża, drugi odjeżdża. Jeden przyjeżdża, odjeżdża. Zawsze idzie się gdzieś podłączyć pod kolejny pociąg. A czy teraz nie powinniśmy rozegrać tego 8-8-2 z tego ruchu, który dał nowy szczycik, ten malutki tutaj? To jest dopiero zmiana. A Tak? to jest Znaczy dopiero teoretycznie zmiana charakteru. też jest, nie? Ale niech zejdą, no bo tu w tym momencie nie chcę jeszcze wchodzić, bo na razie to sobie jeszcze mielą. Bez sensu teraz tu wchodzić na 2400. Już miałbym podjąć, to już bym wolał podjąć tu wcześniej, gdzie widziałem na rynku, gdzie bym widział, powiedzmy, gdybym był na nim.
wypompowanie RSI, nie? A tu w środku teraz nie będę wchodził, jak jest RSI nie po mojemu. Jakby jeszcze zeszli o tu na dół, no to jeszcze pół bidy mogę podejmować, nie? Wolę, żeby zrobili nowy szczyt i wtedy się załaduje po prostu. Łukasz, ty tak podchodzisz do tego na luzie. Widać, że wiesz, co robisz. A czym mam się stresować? No, jak dzisiaj zarządzam po prostu odpowiednią kasą i stop lossy mam, to się nie mam czym stresować, nie? Akceptuję straty, akceptuję zyski, akceptuję break-eveny. Też mógłbym się wkurzać i kuźwa, no, mógłbym powiedzieć, inni zarobili, a ja nie zarobiłem, nie? No, jak byłeś od początku, słyszałeś, co powiedziałem, nie? Wyleciałem wczoraj 200 pipsów, dzisiaj poszli. Notabene do blisko mojego take profitu, no bo 2, 3, 4, 3 miałem taki pierwszy, a drugi 2, 3, 3, 7 wybili na, mnie na B, akceptuję, nie? Nie takie pieniądze mnie wybijali już na break-even. Dobra, a możesz teraz rozrysować na tym system, co się tworzy i potencjalne wejście właśnie po złamaniu struktury, po bosie, czochu i tak dalej, jak twoim zdaniem Teraz to masz tu wyraźną zmianę powinno charakteru, wyglądać? tak? Masz teraz jakby dwojaki system. Ja mogę wam teraz cały system po prostu rozpisać. Dokładnie na tym. I teraz ja tu wezmę to z boku, bo ja muszę widzieć to, bo to jest, wiecie, moja godzina do handlu. I teraz sobie, jeśli chodzi o system, jeśli rozpisuję, wam rozpisuję. Gdyby mi tutaj podeszli pod 2340, to już na pewno pierwszy projekt podejmę. Bo poczekać bym się na razie nie chciał. Bo mi RSI teraz nie pasuje. Dobra. Okej. Sytuacja, wyobraźmy sobie wczoraj, że szedł po prostu trend w górę, tak? I trend pojechał w dół. Czyli sytuacja z wczoraj, prawda? Tak? To opiszmy sobie tak fachowo. Co tu, w którym miejscu jest? To macie system na jednej karcie. Czyli ja tu sobie ustawię, że tu sobie piszcie. Czyli trend wczoraj szedł impuls w górę, poszedł impuls w dół. Nic innego wczoraj to po prostu nie dało nam jak zmiana charakteru. Dlaczego traktuję to tylko jako zmianę charakteru, a nie przełamanie struktury i tak dalej? Dlatego, że jesteśmy cały czas w trendzie wzrostowym. To, co nawet wczoraj mówiłem o książce Zarządzanie wielkością pozycji, pisało, że trend, my friends, tak, czyli po prostu stosuj to jak mantrę i jedź z trendem. Hop. Dzisiaj też fajną książkę czytam, zresztą też jakbyśmy popatrzyli na to, a gdybym był przy komputerze, ale też miałem przed chwilą rozmowę, zresztą za rano mieliśmy rozmowę i też po prostu nie było mnie dzisiaj po prostu zwyczajnie przy komputerze, bo miałem fizjo i inne rzeczy tam, po prostu prywatny odbiór wyników, bla, bla, bla. I teraz zobaczcie, wczoraj co doszło? Doszło do zmiany charakteru, tak? I teraz co potrzebujemy? Tak? Potrzebowaliśmy jakiejś tam po prostu konsolidacji, bla, bla, bla. I teraz potrzebujemy nic innego. Oczywiście w tym ruchu w środku po prostu będzie jakaś po prostu konsolidacja, tak? I potrzebujemy po prostu zwyczajnie. Ja ten ruch tutaj narysowałem prosty. Wiadomo, że on ma po prostu zwyczajnie korekty, tak? Zwyczajnie po prostu ma korekty. I teraz, żebym ja był po prostu pewny trade'u, potrzebujemy, żeby narysował nam się system, tak? I teraz system. Teraz, żebyśmy to po prostu fachowo opisali, zróbmy objaśnienia. To jest hoch, tak? I teraz to możemy nazwać dwojako, tak? Przede wszystkim impuls, który przebił strukturę. Zmienił charakter, który przebił strukturę. Tak, opiszmy to po prostu fachowo. Co wam powtarzam zawsze? 882 handli po prostu zgodnie, zazwyczaj powinno być zgodnie z kierunkiem trendu, to może dodam, ale patrz też na dzienny high, dzienny low. Marek, słusznie zauważyłeś, że wybili po prostu dzisiaj już do jedynkę? Wybili, prawda? Zgadza się? Tak, to byli. Czyli co tu cena dzisiaj nam utworzyła?
Czocha, powiedziałbym, na Miśnieł. D1. Co nam cena dzisiaj utworzyła z D1? Miśnieł. Czyli utworzyła nowego row, prawda? I teraz jedziemy kolejne objaśnienie. Co ten szczyt nam zrobił względem tego? Jak byście to nazwali? Wyższy szczyt. Hop. Czyli pierwsze, nazwę to, czyli pierwsze podprzerwanie, o tak to nazwę, przerwanie struktury. I dodam tu jako mało ryzykowne potwierdzenie. Tak? Jako mało ryzykowne potwierdzenie. Czyli bardzo małe potwierdzenie to jest w tym momencie. Tak? Teraz Czyli tutaj Łukasz, mam. na który patrzysz, okej, okay, mamy tego czocha, na który patrzysz na wykresie, który to jest szczyt na wykresie, ten, który teraz Ten. opisałeś? Ten. Okej, okay, bo każdy, widzimy go inaczej, nie? W No tu sensie... jest największa płynność, no to ten mogę traktować po prostu i tak dalej. No. Tu nam, nie wiem, zejdę niżej, też mógłbym to potraktować jako zmianę. A czemu nie ten drugi, w sensie jak mamy ten dołek pierwszy, który jest najniższy? Pierwszy najniższy, ten po lewej stronie. Ja ci rysuję na live, w tym momencie na live. No. Gdybyśmy patrzyli tu, pewnie tak samo byłoby. Tak? Dla mnie tak, zobacz, jeżeli mamy ten pierwszy najniższy Poczekaj, po lewej, na którym. zaraz ci to wyjaśnię. Dobra, dobra. Teraz drugie. Tak? Drugie przerwanie jako bezpieczne. Drugie przerwanie struktury jako bezpieczne potwierdzenie. Bezpieczne potwierdzenie. Bezpieczne potwierdzenie. Muszę tutaj spację zrobić, tu cofnąć. Jako bezpieczne potwierdzenie. I teraz już ci odpowiadam na twoje pytanie. Teraz zobaczmy tu rynek. Dajmy sobie na trójkę, zróbmy zresetuj wykres. OK. Dobra. I teraz popatrzcie na to, na wykresie. Trochę to ciulowo wygląda, ale zróbmy to tak, żeby było widać literki. Odciągmy, żeby było widać to, co jest opisane. O, tak. No, mi się popieprzyło tutaj, dobra. Trzeba było to narysować od nowa. I teraz spójrz. Spójrzcie. Teraz impuls cały. Tak. Impuls cały. Tu w tym miejscu. Mamy dopiero 8,82 na dole. Tak. Mamy dopiero jakby po prostu na dole. I teraz w obrębie. Tak. W obrębie kolejnego impulsu, który wziął nowy szczyt. Mamy tutaj kolejny to. Tak fajnie FIBO możemy przełożyć w tym momencie, jak przykładał wczoraj po prostu zwyczajnie Michał, nie? Pamiętacie na sesji, jak Michał fajnie wczoraj przykładał FIBO, korektę? Jak to było po prostu fajnie systemowo? Tak? Czyli tu możemy nazwać, że mamy korektę całego ruchu, czyli ten poziom na wybicie low 2325, albo gdzieś tam poziom powiedzmy 2330, co tutaj gdzieś widzimy, że po prostu mają, bo tu pod spodem jest po prostu płynny. Tak? W tym momencie się na tym nie skupiam, bo do tego jeszcze jest droga. Ale nowy szczyt, z którego impuls wyszedł, to jest tu. Zgadza się? To jest Tak. impuls, z którego wyszedł nowy szczyt. To mnie na razie interesuje, czy wszystko dzieje się w obrębie mojej dziennej low i dzieje się w obrębie mojego 882. Czy dzieje się tutaj w obrębie 882 coś i dziennego low? No tak, cały czas. Tak. Dodatkowo fajnie jest to, że widzimy tutaj na dole, tu zdjęli po prostu 2, 3, 3, 9, gdzie po prostu no, było wyrwanie i poszli rzeczywiście po prostu zrobić, tak, zmianę charakteru, bo to jest dopiero, czyli jakbyśmy patrzyli na to, tak, na ten low, to z tego low dopiero wyszła zmiana, patrząc tak szeroko, tak, i z tego wyszło przełamanie struktury. Nie wiem, czy się zgodzicie, ponieważ tu był double top, nie poszli z tego impulsu.
Tu był double top. Poszli z tego impulsu, dopiero zrobili zmianę. Złamali po prostu tu. I mamy tu wyraźnie po prostu nowy szczyt. Czyli też mam potwierdzenie, że dzieje się to wszystko w obrębie 82. OK? I teraz pytanie. Czy wczoraj rynek wrócił i zrobił to, co tu mówiłem, że szedł rynek w dół, w górę? Czy zrobił tu zmianę charakteru? Jest. Tak? Przejdźmy teraz sobie na wykres po prostu mały. Na 15 sekundówkę. Tak, możecie to na minutówce patrzeć, na... Może zobaczę, jak to wygląda na minutówce. Skurczymy teraz to. Przesuniemy. Tak, bo tutaj pokiełbasiło się teraz wszystko zupełnie. Odciągniemy to, żeby to było lepiej widać. O, tak. I tutaj się pokiełbasiło. Ustawimy to, żeby było jak się należy. O. Niech tak będzie. I teraz spójrzcie. Wczoraj był wzrost. Zrobili korektę. Zgodnie z kierunkiem trendu jesteśmy w obrębie z dużego interwału w poziomach 8,82, z którego wyszła zmiana charakteru i wyszedł po prostu boss. Jesteśmy? Tak. Tak. I teraz Marku, odpowiadając sobie na pytanie. Kwestia teraz, jaki weźmiemy interwał. Bo jeżeli ja wejdę na trójkę, piątkę, to zmiana charakteru i przełamanie struktury dostrzegę po prostu dużo później. Tu mamy konsolidację, która została po prostu zwyczajnie wybita i mamy zmianę charakteru na M1 bardzo mało widoczną. Tak? Ale jak przejdziemy na 15 sekundówkę, na 15 sekundóweczkę, ona jest wyraźnie widoczna, nie? Na już jest wyraźnie widoczna. Tak? Tak. Teraz tą zmianę charakteru możesz potraktować to, co ty zadałeś pytanie, czyli masz zmianę, jest aktywacja, jest lekki nowy szczycik, mały, ale jest. Tak. I tu w obrębie 882 mogłeś wchodzić. Ale uwaga, pierwsze przerwanie struktury jako mało ryzykowne potwierdzenie. I to jest to pierwsze. Znaczy bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne, tak? Które dało nam nowy low. Czy one działa? Działa. Prawda? Ale ryzykowne. Ale jest bardziej ryzykowne. Dla mnie bezpieczniejsze w tym momencie jest to, co w tym momencie robią. Czyli teraz, jeżeli wiemy, że to było ryzykowne, ale dali zmianę charakteru, no bo dali, widzimy, lekkie, 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 tak? I aktywowali mi teraz tu w tym momencie, czyli coś jak u Michała, aktywowali mu sekwencję, bo zrobili co? Nowy szczyt, nie? No, ale tam w międzyczasie mieliśmy nowy low, nie? Czy to, więc pytanie, czy to jest aktywacja tego poprzedniego, czy już powinniśmy brać pod uwagę wyjście z nowego low, nie? Ja będę patrzył zgodnie z kierunkiem po prostu trendu na wzrosty, tak? A, bo powinniśmy tak patrzeć, bo jak spojrzymy sobie na interwał dniowy, to jesteśmy w strefie kupna z dużego interwału. Na takich wsparciach jesteśmy. Czyli my mamy prawo tu cenę po prostu odwracać do góry i tak dalej. Czyli teraz co mi tu pozostało? No pozostało mi tak naprawdę tutaj rozciągnąć fibo na tym kawałku. Tak? I tu czekać na 882, a 786. Czy tu 882 po prostu będzie miało prawo odwrotnie, to muszę zrobić fibo. Czy będzie miało tu prawo bytu? Czy nas zabierze? Tego nie wiem. Zobaczymy. Możemy tylko po prostu spekulować, ale widzę, że tutaj po prostu jest to pokrycie, jest świeca wybijająca, bo wybili po prostu dół. Jedynie po co mieliby tu wrócić, to tu gdzieś może być nawet reakcja z poziomu 6, 6, 7 i tak dalej. Tak? Jeżeli mi teraz tu po prostu to nie pyknie, a może tak być, to teraz co możemy robić? Tylko łapać re-entry. Czyli najlepiej, żeby teraz wypchnął nowy szczyt. Tak? Zgarnął tu po prostu liquidity. No wszyscy po prostu już pomyślą, że handel po prostu na wzrosty może nie być. Wrócą po prostu wybić tu jeszcze liquidity i tu wtedy w tym momencie poszukam jakieś świece objęcia i ładuję się z powrotem na wzrosty. Ale będę miał potwierdzenie, że cały czas po prostu mam zmianę, mam nowe, wyższe szczyty. Tak? A jeżeli cierpliwi chcą, czekają tu po prostu do 882. I tam na 8,82 na 15 sekundach masz jeszcze gapika, nie? Do pokrycia ładnego. Gapika w którym miejscu? Na 8,82. Linii. Tak? Bo nie widzę go. Przynajmniej to cudo mi nie podświetla, to w tym momencie nie wiem czemu, czy coś się pokiełbasiło. No, on się chrzani czasami. Ja używam innego, który jest bardziej jakby... Tak, chrzani się po prostu tutaj. A gdzie tego gapika widzisz?
Wiesz co, no ty masz ten CFD na złoto, więc tam masz te ogony bardzo długie, natomiast ja mam z kolei, mówię, ja mam Forex Coma, nie? No widzicie właśnie. I to jest to Forex Coma, no to To jest okej. różnica, no. No to ja tego golda po prostu dorzucę. No i tu rzeczywiście teraz po prostu zdecydowanie to widać. Ale TradingView jest to narzędzie, które może nas oszukać. Bo nie jest ono idealne i nigdy już nie będzie. Nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie. Natomiast to twoje CFD, Łukasz, ma strasznie dużo takich długich ogonów, nie? Długich wików. I teraz pytanie, czy to jest rzeczywiście dobry ten, nie? No to nie, no to Czy to jest dobry jakaś broker? uwaga jest, no bo tak samo wczoraj na GBVCAD, nie, mnie na przykład zabrało, a No. gdzieś tam ludzi nie zabrało, ale wracając do systemu, teraz patrząc na to po prostu, co się dzieje, Się może wyciszyć, bo tam jakieś zgrzyty totalne. okej, jeśli patrząc na to po prostu, co wam wyrysowałem przed chwilą, pytanie w ogóle, czy to rozumiecie, o co mi chodzi w systemie? Pierwsze ryzykowne, drugie bezpieczniejsze. No i teraz, jeżeli używamy po prostu FIBO, no to tutaj na tym rzeczywiście, na tym instrumencie na złocie, na forex.com, ja sobie to przesunę, także to nawet biorę dla siebie poprawkę, no bo rzeczywiście tamten po prostu CFD jest chillowy. I teraz 882 poziom, czy jest OK? Tego nie wiem. Czy tu jest dziura? Tego nie wiem. Waszym zadaniem jest teraz wejść sobie po prostu przynajmniej na MT5, tak? I ja sobie wejdę w tym momencie na swojego brokera, tak? I wejdę sobie w złoto. Co prawda nie mam jeszcze 15 sekundówki na tym i długo, długo mogę nie mieć. Na minutówce po prostu tego nie widzę idealnie, ale widzę, że na minutówce aż prosiłoby się, żeby zeszli pokryć po prostu 2, 3, 3, 9, 8, 8, 8 na tam 80. Nie wiem, czy też to widzicie na minutówce, tak? Na 2,39 widać. Ale widzimy tu na wykresie i teraz na wykresie, jeżeli po prostu zejdą w dół, to podejmujesz decyzję. Sztywno wchodzisz z 8, 8, 2 albo wchodzisz po prostu zwyczajnie z 2, 3, 3, 9, 0, 6, albo Cik Machowski mówił, że jeszcze tam na dole mogą szmirnąć, bo mogą to jeszcze zmanipulować, tak? Mogą to zmanipulować, bo na H4 D1 jeszcze jest temat niedomknięty. Tak? I zobaczmy teraz tu już na forex.com, czy rzeczywiście na H4 jest temat niedomknięty. Też tu pokazuje, że jest temat niedomknięty na H4, czyli ten poziom 2, 3, 3, 7 z hakiem jak najbardziej po prostu ma sens. Tak? Ma sens. Jeżeli to rozjadą, potem kolejny mamy low dopiero 2, 2, 2, 3, 2, 6, 2, 5. Także tu w środku już nie ma sensu po prostu kompletnie się pchać. Michał wam wczoraj mówił na sesji. I ja wam też po prostu tutaj jakby uczulam was, dlatego się nie handluje złota na tego, bo nikt po prostu nie wie, gdzie to złoto pójdzie, ale może to już jest koniec, nie wiemy. Może po prostu zrobią 2,25, a może się tu zatrzymają na być może 2,312, tak, bo mamy tu świecę objęcia, tak, mamy pod spodem nazbierane płynności. Pamiętacie, mieliśmy snajper 2,308 wejście, z którego wyszło nowe ATH, czyli ta strefa. A co też wielokrotnie powtarzałem, 2320 jest mocną strefą, bo była ona świetnym w jednym tygodniu oporem, a teraz może być respektowanym po prostu wsparciem. Tak? Co tam się zadzieje, tego nie wiemy, ale nie mogę po prostu zaprzestać zejść z rynku i patrzeć, aż oni zejdą mi po prostu tutaj do strefy, nie wiem, 600 pipsów. Tak? Bo jakbym rozwinął cały ruch tutaj, to nasze 882 wyjdzie po prostu gdzieś dopiero, nie wiem, 2290 na 2300. No to jest bez sensu. Ja wolę mieć po prostu stop lossa, a zawsze mogę odwrócić kierunek po prostu tradu, nie? H4 widzimy, że jest. Rzeczywiście mają tu do pokrycia, czyli te 2, 3, 3, 7 moje, które w buy limicie mi wisi, nadal po prostu ma sens. A wracając do systemu, tak? Będziemy mieli zaraz po prostu przykład tego, co się przed chwilą żeście po prostu nauczyli. I każdy, kto sobie to przestudiuje, jakąkolwiek parę nie weźmiecie, po prostu to zwyczajnie w świecie działa. Także sobie tu czekamy. I teraz tu sobie podejmujesz decyzję. Czy 882, jeżeli widzisz, że pod spodem jest po prostu niepokryty, jest gap, możesz ustawić zlecenie na 2339, tak? Jeżeli pójdzie wybijający po prostu knot
Tak, tutaj jeśli chodzi o ten double bottom, czyli podwójny dołek, który w tym momencie rozjeżdżają, tak? I odpuszczą świecę, no to w tym momencie po prostu jesteśmy, nie? Ale 2, 3, 3, 7 jeszcze nie ma. 2, 3, 3, 7 jeszcze nie ma. Ja tak czy inaczej sobie już część pozycji albo nie zdążę, może wrzucić. 2, 3, 3, 7. Dobra. Mi 2, 3, 3, 7 odpaliło. 2, 3, 3, 7, 24 mam odpalony tray w tym momencie. No, i teraz zobaczymy, co się po prostu zadzieje. Na live. Michał, jesteś? Brawo za urok Audzika wczorajszego. No, jestem. Brawo za urok Audzika. Dzisiaj tam doszedł do. Zabrało chyba was nocy, czy nie? O, widzicie? I ja pracuję na alarmach, nie? Nie, bo chciałem niżej jeszcze wejść, 882 i mnie znowu mnie ominęli. Ominęliście? No, No to i zobaczymy, nic. co teraz robią. Ale zobaczcie, jak późno ruszyli dopiero. Od 14:30 ruszyli dopiero 23 po, nie? I wszyscy teraz w MT5 siedzą, Tak, wszyscy na te pięcie, wszyscy się modlą. żeby 100% nie wybiło. Nie będzie. Nie Gdzie ty będzie? masz tam Dobrze, dobrze? 100+? No to elegancko. Gdzie ty masz, Łukasz, tego 100+ tam? 2, 2, 3, 3, 7? No generalnie standardowy 46 pipsów, nie? Czyli masz... Ale ja wszedłem niżej. A, niżej szedłeś. No, żebym wiedział tam teraz wszedł. Że wiedziałem teraz szedł. Pięknie wejdzie. Mam takie po prostu zdanie. Pięknie Ile wejdzie. tam masz tego stoplosa? 2, 3, 3, 7? Jak, Jeszcze raz powtórz mi. jakbyśmy 2, 3, 3, 7 robili... No. 46, no to masz 32,40, nie? 32,40 według MT5, nie? Dobra, że ja wchodziłem niżej, to sobie ustawię 23, 31 sobie ustawię. Masz prawo. Dzisiaj miałem spotkanie z Adrianną, która pracuje gdzieś tam na energii. A no to ma przeczucie, że jeżeli wejdzie, sprawdzimy ją teraz. To jest test dla ciebie teraz. A jak nie Moje wejdzie, to. niebieskie ten, moje niebieskie MT5. Dobra. Dobra, chłopaki, możecie mnie testować. Dobra. A widzicie, jak tu ładnie rozjechali 882? Tu by nie pykło z 882. Nawet nie zdążyłem trade'u podjąć, a normalnie bym wszedł, nie? Ale tylko później, nie? Nie no, 2, 3, 3, 7 mówiłem wam od początku, że jestem po prostu nastawiony na to, bo jest H4, teraz zobaczmy, czy ten indykator nie kłamie. Dobrze, że miałem wyciszony mikrofon, bo tutaj ten, nie? Pełen podziwu rzucałem mięsem. A widzicie, Ale to było mięso pełne podziwu. no ładnie pokryli to, nie? Teraz już się nie świeci, nie? No i mamy tutaj na dniówce. Tak, na dniówce, no to potem mamy, widzicie, jaki to jest poziom do pokrycia. No to jest 2, 3, 2, 2. No to jest zupełnie bez sensu trzymać takiego dużego stoplosa. No to się mija z celem, nie? Tak, to lepiej to po prostu wyciąć, bo to jest, jak zobaczycie, no to tu macie po prostu do pokrycia w tym miejscu. Tu o, cyk, nie? Tu widzicie, jest pusta strefa. To przetrzymywać stoplosa to jest zupełnie bez sensu, prawda? Nie wiem, czy się ktoś zgodzi, czy nie, ale jak ktoś trzyma i tego i nie ucina straty, no to jest naj. To, co pisze te wstrząsy zarządzania, tak, ja wam przypomnę to. Tą basko, zarządzanie wielkością pozycji, jak to miał tutaj się tej leży, i on tam pisze po prostu, ucinać duże straty. To jest najważniejsze, co może być. A teraz mówię, polecam wam, bo tak samo gościu, tam pisze tak samo, maksimum, minimum dziennego low high, i to się sprawdza. I ten pisze to samo. Ja już sobie trochę nawet notatek zrobiłem, i on zawsze patrzył na D1. A podejmował po prostu wejścia z M1, z M5, nie? Podejmował wejście. Patrzył na D1, a z M5, nie? Dogrywał wejścia. Także tutaj stoplosy na przedostatni, widzicie, na ostatni dołek te stoplosy po prostu zwyczajnie są rozjeżdżane.
Niech sobie pracuje. O, tu jeszcze jest to jest niepokojące na dole, tylko 2-3:30, a potem to już pojadą w dół, to już nie będzie, już ich nic nie zatrzyma. Mi się udało na 2-3-3-5,6 wyjść. No, no to 2-3-3-5, no to ty zaraz będziesz miał 30 pipsów, jak dobrze pójdzie. Goń piłeczkę, goń piłeczkę. Goń piłeczkę. Ja 2-3-3-5-3. No widzicie? Ja mam dwa entry. Ja mam dwa entry. Jedno entry mam 2-3-3-60 i 2-3-3-7-24. Także niech gonią piłeczkę. Goń piłeczkę. By limita na 2-3-3-2 też mam, także jak ktoś to wiesz. Nie, jadą. Ja zamykam, bo ja się boję. Jest na niebiesko, to zamykam. Tak, tak, mamy już przez profit, to już wiesz, to jest sesja już zaliczona na profit, to już wiecie. No. Może... Ale spokojnie, Adriana tu trzyma kciuki. Tak. On jak mówi, że będzie po prostu profit, to będzie profit. Trzeba wierzyć po prostu w energię. A wszystko jest energią, jak ktoś nie wie. A Łukasz, tylko chcesz targetować do tego 2, 3, 4, 4, tak masz zaznaczone, czy będziesz dłużej trzymał? Tego to ja już nie wiem, tego to ja ci nie rządzę akurat. Tam każdy zbiera jak po prostu mi pasuje. Dlatego jest Spoko. Dlatego jest potrzebny dziennik, bo jak nie będzie po prostu dziennika, to nie wyciągniesz po prostu statystyki nigdy. Taka jest prawda. A trzymać, to ja ci wpiszę, gdzie ja bym chciał trzymać ten trade. Ale wiesz, czasem są marzenia, za które rynek cię każe, tak jak wczoraj, dzisiaj poszedł 200 pipsów, mnie wczoraj wybiło. Michała się zapytajcie, bo parę razy ostatnio pisałem, kuźwa, poszli 100 pipsów i na B wyleciałem, poszli 100 pipsów, na B wyleciałem. Nie? Ja bym chciał, żeby oni wrócili do 2411. Jak tego ci życzę, nie wiem, kto to pytał, ale tego ci życzę, żebyś tam wytrzymał, no to masz 1,16 RR, ale musimy mieć dziennik tradera. Jeżeli ktoś z was nie będzie miał dziennika tradera, nie będziecie zarabiać na tym rynku. Większości z was nie będzie zarabiać, będzie z was zarabiać nie, że nikt, tylko 2-3% z was tylko będzie zarabiać pieniądze. Bo nie będziecie mieli wyciągnąć z czego po prostu RR, potencjału swojego, nie wyciągniecie swojego potencjału z siebie, o może tak. Bo wtedy nie macie, bo MT5 wam tego nie powie. Statement, możecie pokazać mi 1 000 000 euro i na mnie wrażenia nie zrobi. Na mnie. Tak, na mnie wrażenia nie zrobi, ale dziennik wrażenie na mnie zrobi, bo wtedy możesz po prostu wyciągnąć statystykę. Tak? Michał, po co oni tu wracają? Nie mam pojęcia. Ej, my spotkanie mamy, Michał. A no, o 15. Dobra. Ja, kochani, muszę uciekać. Trzymajcie kciuki. Adriana, trzymaj tam po prostu, żeby tak rakieta poszła. Tego wam życzę. Idzie już rakieta, idzie. Odpalili się. Także oby. Pamiętajcie, dzienny low, rzecz święta i patrzcie, co jest pod spodem po prostu do zebrania. No dalej, niech pukną na 2,40. No to uznam, że sesja jest owocna. Także jest dobrze. Dobra, ja uciekam, mamy spotkanie, kochani, z Michałem i z... Dzięki. Bardzo ważne. Jo. Nagranko zastopuję.